Te, które w tej chwili pokazujemy, to są te najnowsze. Po lewej mojej ręce mamy robot Patrol, który przede wszystkim wspiera operacje związane z wykrywaniem tak zwanych IED-ków, czyli improwizowanych ładunków wybuchowych, ale również wspiera przy wszystkich operacjach związanych z CBRN, detekcją wszelkiego rodzaju skażeń. Robot zastępuje człowieka tam, gdzie występują ekstremalne zagrożenia. Zastępuje, ale nie wyklucza jego udziału, nie wyklucza udziału człowieka. Zatem go wspiera. Po prawej mojej ręce jest najmniejszy nasz robot, Phoenix, 15 kg. On służy do celów rozpoznawczych. Znowu, tam gdzie ekstremalnie trudno jest człowiekowi wykonywać swoją misję, mówię o misjach rozpoznawczych, tam wykorzystywany jest tego typu robot, który w sposób skryty może realizować te zadania w ramach opracowanych przez człowieka koncepcji użycia tego typu robotów i w ramach tych scenariuszy, które zwykle realizował człowiek. Dalej mamy pokazany Perkun. To jest na bazie Ibisa nowy robot do walki przeciwlotniczej, wyposażony w wyrzutnie Piorun i Grom. Wspiera żołnierza w wykonywaniu tego typu właśnie misji. Chcę powiedzieć, że Ibis był, jest cały czas tą platformą, która wykazuje niesamowitą mobilność i bardzo dobrą kinematykę podwozia. Przed budynkiem pokazujemy Hunter i Athena. Hunter to taka platforma, która służy, jest demonstratorem technologii i będzie służyła jako platforma modułowa do przemieszczenia wszelkich onboardowych instalacji, które w przyszłości użytkownik końcowy zdefiniuje jako potrzebę. Hunter jest naszą największą platformą. Platformą 3,5 tonową, która tym samym ma bardzo duże zdolności przenoszenia onboardowych instalacji i osiąga stosunkowo dużą prędkość do 50 km na godzinę, ale pracujemy nad wyższymi prędkościami. Chcę powiedzieć, że Hunter należy do tych tak zwanych zielonych, green vehicles, to tych zielonych, które posiadają napęd hybrydowy. I Athena. Athena jest bardzo ciekawa, ponieważ możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie zautonomizować każdy pojazd, który w tej chwili porusza się po drogach i bezdrożach. Athena jest tego bardzo dobrym przykładem. Pokazujemy tutaj Mobi Target. To jest bardzo istotny robot. Robot, który służy do treningu strzeleckiego. On wspiera zarówno instruktora, jak i strzelca, pokazując, czy cel został trafiony, pozycję tego robota, pozycję trafienia, miejsce trafienia. Tym samym w czasie rzeczywistym możemy analizować wyniki podczas strzelań przy użyciu tego typu robota. Zatem jest to robot z obszaru raczej treningu niż operacji. Bazując na polskich podmiotach, możemy uznać, że bezzałogowe platformy lądowe już nawet są specjalnością polską, ponieważ konkurujemy bardzo efektywnie, skutecznie z innymi producentami tego typu platform na całym świecie. Jesteśmy obecni w 22 krajach, a to poprzez bardzo, bardzo mocną i taką dojrzałą współpracę środowiska przemysłowego i naukowego. I takim bardzo dobrym przykładem jest współpraca Łukasiewicz PIAP z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie w niedalekiej przyszłości będziemy wykorzystywali nowo budowane Centrum Robotów Mobilnych jako platformę kształcenia i szkolenia przyszłych operatorów tego typu systemów po to, żeby wypracowywać tak zwaną
świadomość robotyczną. Ja to tak nazywam świadomość robotyczna, żeby wszyscy, każdy z nas, ale nie tylko w środowisku wojskowym, również i w środowisku cywilnym, zaakceptował obecność tego typu platform w naszym życiu, zarówno prywatnym, w domu, jak i w życiu zawodowym, tam, gdzie te roboty będą nas wspierać, aż po takie ekstremalne użycia, czyli w środowisku misji wojskowych, czy też działań na przykład antyterrorystycznych.